Ogromnie się cieszę, że mogłem dzisiaj odwiedzić tutaj w Gdańsku holding remontowa, czyli ten zespół stoczni, który w tej chwili rzeczywiście remontuje i buduje statki, reprezentując Rzeczpospolitą w ten sposób w skali ogólnoświatowej. Nie waham się tego powiedzieć, bo byłem przed momentem w tej części właśnie, w której następują remonty i modernizacje i przeróbki statków. Są dosłownie statki z całego świata w dokach w tej chwili w trakcie prac. Natomiast tutaj w stoczni remontowej Shipbuilding, gdzie statki się buduje, właśnie trwa realizacja programu Cormoran, programu, który na tym etapie oznacza budowę 3 niszczycieli min dla polskiej marynarki wojennej. Dzisiaj holding remontowa, przede wszystkim Shipbuilding, jest częścią konsorcjum, które wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową przystępuje do realizacji programu Miecznik, budowy 3 fregat dla polskiej marynarki wojennej. To jest rzeczywiście najważniejsze zadanie na najbliższe lata i to są ogromne przedsięwzięcia, które mają wielkie znaczenie dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, po to, żeby nasi marynarze mogli pływać na najnowocześniejszych okrętach, po to, żeby mogli nie tylko służyć, realizując cele związane bezpośrednio z obroną wód i wybrzeża Rzeczypospolitej, ale także i wykonywać ważne zadania związane z naszym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, krótko mówiąc, naszymi misjami sojuszniczymi. Rozmawiałem także tutaj z kadrą menadżerską i rozmawiałem z pracownikami, ze stoczniowcami, którzy na co dzień wykonują te zadania. Mogę powiedzieć śmiało, że patrzę z dumą na ten polski przemysł stoczniowy, który tutaj jest reprezentowany i który tutaj wspaniale się rozwija, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest jego najlepsza część i cieszę się bardzo, że te zadania inwestycyjne są realizowane, a przede wszystkim cieszę się ogromnie z tego, że właśnie kadra zarządzająca, menadżerowie i pracownicy tutaj holdingu remontowa, tej stoczni, dokładnie Shipbuilding, udowodnili, że są w stanie zbudować niszczyciele min, które będą zbudowane ze stali amagnetycznej, gdzie mówiono, że to jest w Polsce niemożliwe i że tego się nie da wykonać, że Polacy nie mają takiej technologii, nie mają takich fachowców, nie umieją tego zrobić i musi to być zrobione za granicą. Okazało się, że nie tylko są pracownicy, którzy umieją to zrobić, że dobra współpraca z polskimi uczelniami technicznymi, przede wszystkim tutaj z Politechniką, pozwala tą technologię opracować, opanować. Pracownicy błyskawicznie byli w stanie przejść potrzebne szkolenia i te statki zostały tu właśnie, w tej stoczni, w całości zbudowane według najnowocześniejszych światowych technologii i dzisiaj to są najnowocześniejsze niszczyciele min w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mam absolutne przekonanie, że ta stocznia jest w stanie podołać programowi Miecznik i jest to dla mnie wielka satysfakcja, że budowa poważnych jednostek dla polskiej marynarki wojennej wreszcie wraca do polskich stoczni, bo to jest ważny moment, o którym mówiliśmy i który pokazuje, że nie tylko mieliśmy dawniej takie zdolności jeszcze za czasów słusznie minionych, kiedy w Polsce były wielkie stocznie, ale że stocznie w Polsce mogą się odbudowywać, a przede wszystkim, że mamy cały czas świetnych ekspertów, którzy wiedzą, jak budować statki i mamy bardzo zdolnych młodych ludzi, kadrę, która błyskawicznie się uczy i w przyszłości także podoła wszystkim, nawet najtrudniejszym zadaniom. Z całego serca gratuluję holdingowi remontowa. Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej i całego naszego społeczeństwa, że takie zadania mogą być tutaj realizowane.